przychodzą ciemne wieczory, wczesne wieczory i tak, żeby te dzieci były widoczne na drodze. Taksówkarze ze Stowarzyszenia Hala Taksi wraz z Komendą Miejską Policji i Gazetą co tydzień rozpoczynają akcję profilaktyczną dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drodze. Zwłaszcza o te dzielnice chodzi bardziej oddalone od centrum. One nie są tak, powiedzmy, oświetlone jak centrum, tak? I w tych dzielnicach dzieci, jak sobie maszerują taką późną porą, naprawdę ich nie widać. Taksówkarze przygotowali kilka tysięcy odblaskowych opasek, które postanowili rozdawać mieszkańcom, w szczególności tym najmłodszym. Rozdajemy przede wszystkim klientom, którzy jadą z nami z dziećmi, tak żeby to dziecko było oznakowane. Bardzo są zadowoleni. Myślę, że to się przyjmie ogólnie w Jaworznie. W naszym kraju wprowadzono obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Dokładnie artykuł 11 ustęp 1 prawo o ruchu drogowym wyraźnie wskazuje, że każda osoba, która porusza się w miejscu niewidocznym, powinna nosić elementy odblaskowe. Zawodowi kierowcy, jakimi są taksówkarze, doskonale wiedzą, jaki wpływ ma to na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Taki odblask może uratować komuś życie. Nieoznaczony odpowiednio taki pieszy przy złych warunkach nie ma szans, żeby go zauważyć. Osoba, która porusza się w miejscu nieoświetlonym czy w nocy bez elementów odblaskowych jest widoczna w odległości około 20 metrów. Natomiast gdy nosi jakikolwiek element odblaskowy na swoim ciele, zdecydowanie to bezpieczeństwo się jej poprawia i ta osoba jest widoczna już powyżej 100 metrów. Ten ktoś będzie widoczny z daleka, czy to będzie na tornistrze gdzieś, czy na rękawie, czy nawet na nóżce małej. To jest wspaniała sprawa. Inicjatywa taksówkarzy z Hala Taksi spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców. Akcja dopiero się rozpoczyna. Taką postawę tego środowiska, szczególnie kierowców, zawodowych kierowców, należy tutaj zdecydowanie pochwalić. W najbliższych dniach taksówkarze wraz z policją będą rozdawać elementy odblaskowe w miejskich przedszkolach oraz szkołach. Będzie temu towarzyszyć prelekcja na temat bezpieczeństwa. Będziemy rozmawiać i jak gdyby proponować i uświadamiać im, że to jest świetna rzecz, że to jest dla nich, zwłaszcza, tak jak powiedziałem wcześniej, dla tych dzieci, które mieszkają w tych dzielnicach, powiedzmy, no, oddalonych od centrum, tam gdzie to oświetlenie jest takie słabe. Trzeba im to uświadamiać, że to być może im uratować życie w niektórych takich sytuacjach skrajnych, tak? W kampanię zaangażowała się również Gazeta co tydzień. W punktach sprzedaży gazet sprzedawcy będą rozdawać darmowe opaski odblaskowe zainteresowanym osobom. Liczba opasek w każdym punkcie jest ograniczona.